Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na trzecim ślubowaniu oddziałów przygotowania wojskowego oraz 13. ślubowaniu klas mundurowych w naszej szkole. Dzisiejsza uroczystość zbiega się z rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie, która niewątpliwie wpłynęła na zmiany w myśleniu na temat obronności, a jednocześnie przyczyniła się do znaczącej zmiany doktryny obronnej Polski i krajów NATO. Liceum Ogólnokształcącego. Ślubuję. Na sztandar zespołu szkół imienia generała Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej. Że będę szczerze stał na straży. Honoru godności. I dobrego imienia mojej szkoły. Dochowam wierność ideałom. I uniwersalnym wartościom. Takim jak patriotyzm. I odpowiedzialność za drugiego człowieka. Codzienną uczciwą pracą. Będę pomnażać bogactwo, potęgę i poziom obronności naszej ojczyzny. Z szacunkiem oddawać należną cześć tradycjom narodowym. Rozsławiać dobre imię mojej szkoły. Miasta, powiatu. Województwa i ojczyzny. Oraz godnością nosić mundur. Mój wysiłek, zapał i młodość. Tobie ojczyzno składam w darze. Ślubuję. Patrząc na was, można powiedzieć, serce się raduje. Szanowni Państwo, polski rząd przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa Polski, do bezpieczeństwa Polaków. Wszyscy wiemy, że siła kraju to silna gospodarka, ale też bogactwo tradycji, bogactwo historii, zasoby w zakresie bezpieczeństwa, ale i też wiedza o tymże bezpieczeństwie. Zdobywanie tej wiedzy to podnoszenie świadomości, to też wysoki poziom dojrzałości psychicznej i moralnej. Wasza szkoła podąża za duchem czasu. Odpowiada na potrzeby, kształtuje postawy patriotyczne, postawy proobronne i obywatelskie. Z czego się cieszymy bardzo, że nasza szkoła w Dąbrowie Białostockiej jest postrzegana jako ta szkoła elitarna. Elitarna pod względem tych oto tutaj zgromadzonych uczniów klas mundurowych, z czego się ogromnie cieszymy. To dzisiaj dla nas bardzo wspaniałe, wielkie wydarzenie. Witam i pozdrawiam też wszystkich reprezentantów instytucji samorządowych, rządowych. Można powiedzieć, że szkoła w Dąbrowie Białostockiej, Liceum Ogólnokształcące imienia generała Nikodema Sulika, jest tą szkołą, która bardzo wcześnie zaczęła swoje funkcjonowanie, jeżeli chodzi o klasy mundurowe, jeszcze wcześniej niż rozpoczęto te działania związane z umocnieniem Wojska Polskiego. Mnie jako dowódcę garnizonu i dowódcę 18 pułku rozpiera duma. Naprawdę przyjechałem do Dąbrowy i można powiedzieć, że tu w tej szkole zakochałem się w Dąbrowie i w ludziach z tego terenu. Mówi się tyle, że mamy młodzież, wiele o tej młodzieży mówi się niedobrych rzeczy, że słaba, że smartfonowa, że niezdyscyplinowana, ale tu jak na was patrzę po raz kolejny stwierdzam, że Dąbrowy to nie dotyczy. Jest tutaj zupełnie inna młodzież na Podlasiu. Zupełnie inna młodzież i duma mnie rozpiera i jestem również też dumny, że po ciężkich wysiłkach moi poprzednicy próbowali, aby pan generał brygady Sulik stał się naszym patronem. Nie udało się to.
I my próbowaliśmy i w końcu się udało. Czekamy tylko na decyzję pana premiera, ministra obrony narodowej i formalnie już będziemy mieć tego samego patrona. Piękna i bardzo wzruszająca ta dzisiejsza uroczystość. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć w niej udział. Dzisiaj młodzież pokazuje, jak bardzo potrzebne i bardzo ważne są właśnie te oddziały przygotowania wojskowego. Wasza szkoła już od 13 lat promuje w naszym województwie właśnie działalność takich klas, oddziałów mundurowych. Pięknie jesteście przygotowani, bo tak sobie pozwolę zażartować, w jakiej innej szkole uczniowie przez tyle czasu tak właśnie bez słowa na baczność wytrzymaliby na uroczystości. Widać, że ta samodyscyplina, której się uczycie w tych oddziałach przygotowania wojskowego, to, że pracujecie nad swoimi słabościami, ale też te oddziały przygotowania wojskowego uczą, tak jak mówiłam, nie tylko samodyscypliny, ale także patriotyzmu, odpowiedzialności za innych, a także za swój kraj. Dzięki za to.